A teraz sprawdźmy, co u naszych influencerów. Trener mięśniakowski opublikował swoją dietę cud. Sekretem jest chleb i jedno ziarno. Fryzjer Freaker w odpowiedzi na post hejtera, który każe mu odpalać wroty, zainspirował się i kupił sobie różowe. Znany PR menadżer Hajs Assistant, zapytany o to, czy hajs się zgadza, zgodził się i pożyczył dwie dychy. Przejdźmy teraz do najgorętszego newsa tygodnia. Hashtag no life, hashtag lost, hashtag serio, hashtag top 10 likes, wojna o lajki trwa. Konflikt Newny Polish Girl i królowej Insta zaowocował takim oto postem. Niebiesko, twarz mi się świeci, I'm blue, double D, tak, surfuję w sieci. Dopiero co podniosłam twarz z poduszki, nim nie wrzucę posta, nie ruszam nóżki. Ziewam, ale udam, że już dawno wstałam, wrzucę z wczoraj foto, dodam, że to siódma i biegałam. Emot? Może taki, że wspaniale, że sałatkę jem do tego, choć naprawdę jem rogale. Takim postem koleżanką pewnie utrę noska, na fejsie jestem lepsza niż sama Chodakowska. Czasem z drzewa zrywam, czasem z ziemi jem czereśnie. Jestem wegetarianką i weganką jednocześnie. W ogóle to się martwię o wszystkie zwierzęta. Mam wrażenie, że tylko ja o nich pamiętam. Uważam wręcz, że to jest w bardzo dobrym tonie takie promowanie zwierząt, więc robię sobie selfie z koniem. Gdy ty zbierasz hajs, chcąc kupić trampki po roku, ja odbieram kolejną paczkę z Top Shopu. Mogłabym dostawać pieczywo za darmo, ale słabo brzmi hashtag chleb jedno ziarno. Nie będę przecież promować piekarni. Wolę się dogadać z ludźmi z jakiejś prani. Szanującej się blogerce przyda się sponsor od prania. Pracuję ciałem, a na nim są ubrania. Taki post, taki post. Set like, like, szczere. Taki post, taki post. Bez lajków czuję zagubienie. Hashtag post. Taki post, taki post. La 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 la. Taki post, taki wpis na blog. Dziękuję twórcom Instagrama i dziękuję Bogu. Jestem we wannie na relaksie, ale stresik jest, bo przecież walczę ze światłem. Piana źle się układa w kadrze. Walczę już godzinę wytrwale, a jakże. Wyszłam jak księżniczka w lazurowym błękicie. Midasowy filtr nakładam, a wy mi tu zazdrościcie. Mam też ekstra włosy, to nie zebra, to pasenka. Stylista jak to robił, to dopadła wyrzonka i spalił ci włosy na aluminiowej folii. Nie wiem, czemu moje piękna was tak wszystkich boli. Jest, nikt nie lajkuje, nie nudzę się, smuteczek manifestuje. Robię wszystko, żeby ruch na Insta mocno wzmożyć. Znajoma ma 600 lajków, taka to może pożyć, więc z automatu wrzucam hashtag w tyle, żeby pozazdrościły mi te wszystkie like for like szczyle. Taki post, taki post.